projekt współpracy polskiej i czeskiej policji i przede wszystkim zależy nam takiej kompleksowym podejściu do bezpieczeństwa właśnie w rejonie przygranicznym. W tej chwili przyszedł czas na takie bardziej kryminalne ćwiczenia, bo takie jest założenie naszego szkolenia, abyśmy mogli wspólnie właśnie zwalczać chociażby jakieś grupy przestępcze, które ewentualnie na terenie tej strefy przygranicznej pojawiłyby się, albo też właśnie takie mniejsze zjawiska przestępcze, no włamanie do placówki bankowej jest takim scenariuszem dosyć realnym, który co jakiś czas gdzieś na terenie Polski się pojawia. To jest właśnie ten kierunek, który niektórym przestępcom wydaje się być bezpieczny, uciec gdzieś za granicę, tam gdzie już polski wymiar sprawiedliwości, polskie organy ścigania nie dosięgają. No tutaj jakby niespodzianka, dlatego że z czeskimi kolegami właśnie po to się szkolimy, po to ćwiczymy tego typu scenariusz, co będzie, gdy przestępcy postanowią przekroczyć granicę, żeby już wcześniej mieć to przećwiczone, skoordynowane i sprawdzone. Tutaj, tak jak zapowiedziałem, będą również brali udział w tym czescy policjanci. Razem z naszymi funkcjonariuszami będą jednocześnie prowadzić pościg. I to czescy policjanci również zatrzymali tych naszych dwóch przestępców. No, trzeciego przestępcę musieliśmy szukać w okolicznych lasach. Również na szczęście wszystko się udało, takie było też założenie naszego szkolenia, no a to doświadczenie, które będziemy mieli na przyszłość, bo to nie tylko o współpracę chodzi, nie tylko o sam pościg, ale sprawdziliśmy również komunikację, sprawdziliśmy umiejętność udzielania pierwszej pomocy wśród naszych policjantów, czyli te wszystkie bardzo ważne elementy. W ramach tego mikroprojektu to już jest drugie szkolenie. Pierwszy etap to było szkolenie trzydniowe związane z poszukiwaniem osób zaginionych. Tutaj również trzydniowe szkolenie, poprzedzone jednak tą teorią, bo musimy pamiętać, że troszeczkę inaczej funkcjonuje czeska policja, troszeczkę inne procedury mają, troszeczkę inne systemy, więc my, aby dobrze współpracować, musimy się tych systemów nauczyć i tego sposobu komunikowania, który jest w Czechach. W drugą stronę również to samo działa. W tym wypadku to była taka niespodzianka dla policjantów, którzy musieli się zmierzyć z tym wyzwaniem, dlatego że nasi pozoranci użyli rzeczywiście broni, oczywiście w sposób 100% tak bezpieczny, ale jak dowiedzieli się już na miejscu policjanci, padły strzały, dodatkowo osoby, które były w banku, zostały ranne, więc tutaj też ta pomoc musiała być udzielana. Stąd te takie bardziej komplikujące samą interwencję elementy wprowadzaliśmy, no po to, żeby im trudniej na ćwiczeniach, tym łatwiej w prawdziwym życiu.